naszym gościem Paweł Zdrojewski. Dzień wygraliście dobry. Mecz, 7. miejsce. Zanim o całym turnieju generalnie, to o tym meczu. Co mi się wydaje? Dzisiaj wreszcie był środek, było zróżnicowanie w ataku. Tak, no było, nasz trener postanowił postawić innego zawodnika na libero, co było tak jakby kluczowym środkiem do polepszenia przyjęcia. Przez to, że mieliśmy dobre przyjęcie, mogłem grać na całej siatce. Środkowi z drugiej strony się trochę gubili, nie wiedzieli, co się dzieje. No i zbudowaliśmy sobie tym przewagę. Z jakim nastawieniem w ogóle wyszliście dzisiaj na ten mecz? Bo pewnie jakieś ambicje były większe, tak? I to taki mecz bardziej pocieszenia. Ale szybko chyba pozbieraliście się po tych wcześniejszych niepowodzeniach i zaczęliście grać swoje, bo początek meczu był nie najlepszy, tak? No, dopiero później dokładnie. Ustawiliście sobie to spotkanie. Znaczy no, tak jakby cały czas w głowach mamy to, że to nasz najlepszy zawodnik, który jest w spale. Podczas pierwszego meczu no, pękła mu torebka stawowa w kciuku, no i nie jest w stanie grać. No i tak jak jakoś każdy miał w głowie to, że no, nie mamy tego lidera, który ciągnie całą grę i staraliśmy się to jakoś nadrobić. No i dzisiaj się udało pokazać, no zakończyliśmy te finały, nieszczęsne dla nas trochę. Dobrym pokazem myślę, że mecz był całkiem w porządku i myślę, że no elegancko. Nie no, widowisko było fajne dzisiaj, zgadza się, ale ten pierwszy set chyba zadecydował o wyniku, bo tam już dwa set bole obroniliście i wygraliście. Tutaj bardzo dobrze zagrał Cezary Wilk, nasz kapitan. Wszedł na zagrywkę, nie ryzykował, wprowadzał piłkę, oni się gubili, no i doszliśmy i w konsekwencji wygraliśmy tego seta. Bo o tej zagrywce właśnie mówił trener na którejś z przerw, że przeciwnicy nie popełniają w ogóle błędu. W pierwszym secie, jak mieliśmy pierwszy timeout chyba, trener nam powiedział, że oni nie zepsuli żadnej zagrywki, a my z pięć. Mhm. No to tak, to tym sobie robili przewagę. No potem mniej już psuliśmy i to my prowadziliśmy przez cały mecz. No i też statystyki ataku były dobre, bo pierwszy i drugi set to było ponad 50%, więc już na takim poziomie naprawdę niezłym. Atakujący też się dzisiaj spisali, no przez ten cały turniej jakoś nie było dużej skuteczności, podbijali nas w obronie, dzisiaj się wzięli do roboty, zaczęli kończyć, może to też przechodna tego, że ja zacząłem lepiej wystawiać, zostałem doceniony, z czego jestem bardzo dumny, no i wygraliśmy. No ale ten trzeci set, w pewnym momencie odjechaliście już chyba tak bardzo, że pomału już witaliście się z tym 7. miejscem, no i mogły być kłopoty. W głowach było już tak, że no już jest, trener nam powiedział na przerwie pomiędzy drugim a trzecim setem, że to jest 2-0, ale mecz jeszcze nie jest wygrany, że to chłopaki walczą i grają do ostatniej piłki. No trochę tak jakby w głowach już mieliśmy tą wygraną i ustaliśmy na chwilę, ale wróciliśmy do swojej gry i wygraliśmy. A generalnie Kętrzyn jako miasto organizator. Kętrzyn jest bardzo pięknym miastem. Bardzo fajny tutaj jest ośrodek Mosir. Organizacja też jest świetna, te wyjścia, zwiedzanie zabytków i w ogóle no. Te finały będę bardzo dobrze wspominał, jeżeli chodzi o organizację i o samo wydarzenie. Dziękujemy wobec tego i do zobaczenia być może w przyszłości na turniejach. Do zobaczenia. No i widzisz, jak ładnie wyszło. Dres mam.